when I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'm a jump top in pocket, swola, 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 swola. Siema, hejos. Patrzcie, mała modyfikacja, żebym nie miał dziury. Zmieniłem zębatkę na 15 w Raptorze. Zrobiłem naciąg łańcucha, mam nadzieję, że odpowiedni. No i teraz chcę właśnie dzisiaj przetestować, jak ten łańcuch będzie się zachowywał, czy będzie można go wyrywać na kółko, będzie jazda płynna, czy będzie słabo. Musiałem olej dolać do silnika, bo było za mało. No i testuję kamerę, taką inną trochę, 360 Fusion Max. 6 głośników ma, mikrofonów, przepraszam. Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę. Tu pojadę, dobra. Dobra, testujemy. Przeskakuje łańcuch. Nie wiem, jak już mam go ustawić, po prostu jest lipa. Jest dobrze, ale przy podjazdach będzie znowu haczyło. Ale fajnie poszedł na kółko. Dobra, przypuszczę to auto. Trzeba trochę potrenować. Słychać. Przy hamowaniu przednim strasznie rolkę. Słyszycie? Strasznie to jest denerwujące w ogóle. Jak na koło się daje, czyli jest to wszystko do poprawki niestety. Mam MTK 07, który nie nadaje się do jazdy na kole. Dobrze zauważyłem w lustereczku. A spróbuję go wyżej podbić. Zobaczymy. Bo nie jestem zadowolony.
jak będę podjazdy robił pionowe, to też będzie przeskakiwał w łańcuch. Jak nic. Bo już takie robiłem, jak byliśmy ostatnio w lesie. Były takie tam podjazdy, jeden taki w miarę pionowy był, to wszystko przeskakiwało na tym pionowym. Nara, trzymajcie się. Zobaczymy, co dalej będzie. Pod Biedronką mu zajwanili plastiki. Wkurzyłem się, zrobiłem jeszcze mocniejszy naciąg. Jeszcze raz test. No jeszcze trochę przeskakuje. Może jeszcze mocniej trzeba naciągnąć. No tak, cały ciężar idzie na tylne i go bardzo luźni, także może. Może w tym jest racja. Sobie nawrotkę zrobię, jest lepiej. Dobra, jeszcze więcej naciągnę gościa. Jeszcze go trochę naciągnę i ostatni raz test i spadam. Się nakręcę tych śrub, mówię wam. Jakbyście sobie sami robili taki naciąg,
łańcucha, to pamiętajcie przy skręcaniu na przemian, żeby je skręcać i nie na maksa. Nie może być za dużej siły. Dobra, kolejny śrubokręt do skrzywienia. Teraz tak. O! Poszedł śrubokręt. Kurde. A taki fajny był. Wiedziałem. O. Chińskie śrubokręty. Tak, tak. No jest lepiej, jest. Ale jeszcze nie to, co bym chciał. Ale jest lepiej. Jeszcze jakaś rolka napinająca by się przydała. O, na dwa boczne mi poszedł delikatnie, fajnie. Lubię jak tak, tylko teraz opanować, żeby tak pojeździć jak Born to Ride na bocznych. Ale i tak jeszcze przeskakuje. To już teraz nara, już nic nie robię. Teraz trzeba coś z naciągiem pomyśleć. Neutral, ABS. Miłego weekendu. No powiem wam, że konkretnie się wkurzyłem na Raptusa, że nie mogę robić tego, co bym chciał, ale tutaj rozmawiałem ze znajomym i mówi właśnie, że prawdopodobnie mam ten zawias tylny wyczepany i za mocno siada, nie trzyma, no i dam go do regeneracji. Mam nadzieję, że po regeneracji będzie już dobrze. Jeszcze jutro spróbuję naciągnąć go mocniej, tylko musi nas być dwóch tutaj, żebym sobie usiadł, go dociążył. Ktoś naciągnie i to skręci. To co? Trzymajcie się, nara. Czyli jeszcze walczę.